Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Ekipy, które staną w szranki Tumski Cup, traktują z jednej strony rywalizację jako zabawę, ale przede wszystkim jako wielkie sportowe wyzwanie. I nie ma się co dziwić. Wiele załóg przygotowania do Tumski Cup rozpoczęło jeszcze jesienią minionego roku. Później był sezon zimowy, czyli praca na ergowiosłach plus siłownia. Teraz od odejścia mrozów i lodu już tylko rzeka. Zwieńczenie tych przygotowań w sobotę. Ale jak napisaliśmy we wstępie, Tumski Cup to dużo więcej niż same łodzie. W programie imprezy znalazły się również zajęcia sportowe, na przykład joga. Każdy zainteresowany będzie mógł porozmawiać z trenerem personalnym oraz dokonać pomiarów składu ciała. Na terenie imprezy staną food trucki. Uczestnikom zaprezentowane zostaną dyscypliny sportu w ramach The World Games 2017, a Instytut Konfucjusza i Mizong wprowadzą wrocławian w świat orientu. Imprezę zwieńczy wręczenie medali dla zwycięzców oraz finał trwającej już licytacji oficjalnej koszulki Tumski Cup. Organizatorzy zawodów połączyli bowiem swoje siły z Fundacją Serce Dziecka, aby zebrać fundusze na operację małej Oliwki, 4-miesięcznej dziewczynki z niezwykle rzadką wadą serca. Kto pragnie pomóc, zapraszamy do udziału w licytacji oraz do wsparcia finansowego podczas Tumski Cup. Akcja pomocy Oliwce trwa także na Barce Tumskiej i w Karczmie Młyńskiej. Pieniądze z każdej sprzedanej kawy przeznaczone zostają w części na operację Oliwki. W sobotę przez cały dzień wolontariusze będą poruszać się po Wyspie Bielarskiej ze specjalnym oznakowaniem na puszkach, gdzie każdy chętny będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę, wspomagając Oliwkę i jej rodziców. Tumski Cup rozpocznie się o 11 i potrwa do godzin wieczornych. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl